pracowni Zdzisława Byksińskiego prace mistrza są bardziej znane poza granicami kraju niż w Polsce. Chęć przybliżenia polskiej publiczności twórczości Zdzisława Byksińskiego jest jednym z powodów, dla których realizujemy ten program. Jak to się stało, że został Pan malarzem, chociaż kształcił się Pan w zupełnie innym kierunku? No ja kształciłem się wprawdzie w innym kierunku, ale rysowałem od dzieciństwa. Kształciłem się w innym kierunku tylko dlatego, że w opinii moich rodziców malowanie obrazów nie było dobrym źródłem zarobkowania i nikt nie potrafił się po prostu utrzymać z malowania obrazów. Dlatego zostałem architektem. Natomiast chciałem być jeszcze kimś innym, mianowicie reżyserem filmowym. Malowanie obrazów później narodziło się niejako przypadkiem. Po prostu w którymś tam okresie swoich działalności w dziedzinie architektury, kiedy mieszkałem w hotelu robotniczym w Rzeszowie, nie miałem żadnych warunków zajmowania się żadną inną już twórczością, ani fotografią, ani niczym innym. Zacząłem rysować i to później, to był rok bodajże 54 czy 55. Oczywiście może nie zacząłem, tylko powróciłem po prostu do rysunku, który przed studiami architektonicznymi, jeszcze w czasach szkolnych bardzo często uprawiałem. No i to się już później tak zaczęło i później to się już rozwijało dalej. Naprzód równolegle z fotografią, byłem członkiem Związku Fotografii i fotografowałem, a później, gdy zacząłem sprzedawać, gdy straciłem pracę w budownictwie, no to i musiałem z czegoś żyć, no to w jakiś sposób stało się już podstawą utrzymania i właściwie nie jest nawet tak źle, jak przewidywali moi rodzice w dzieciństwie. No właśnie, kiedy nabrał Pan przekonania, że malarstwo może być zawodem? No, że może być zawodem, to nabrałem przekonania wtedy, kiedy zacząłem w ogóle sprzedawać, bo przez długi okres w ogóle nie mogłem sprzedać niczego za, nie wiem, jak niskie pieniądze. Także będąc fotografem, zarabiałem fotografią na malarstwo, czy zarabiałem robiąc jakieś inwentaryzacje zabytków architektonicznych, czy wreszcie zarabiałem jako designer w fabryce autobusów w Sanoku, projektując, czy też właściwie pomagając w projektowaniu karoserii. A w którymś momencie zaczęło się to sprzedawać i wtedy już mogłem robić wyłącznie to, co chcę i tak jakoś, dzięki Bogu, trwa do dziś. Ja od najwcześniejszego dzieciństwa rysowałem, w ogóle byłem takim wunderkindem, który miał w szkole wystawę, a w ogóle rysowałem bardzo wiele, z tym, że rysowałem raczej rzeczy takie, jakie rysują dzieci, czyli coś inspirowane najczęściej komiksem chyba, który w tych latach, kiedy ja byłem dzieckiem, który był przed II wojną światową, komiksy wychodziły w Polsce, później nie wychodziły bardzo długo i teraz są traktowane jako nowość, ale ja jestem wychowany na komiksie. Co Pana inspiruje? To jest bardzo skomplikowane pytanie, bo jest bardzo wiele źródeł inspiracji, ale tak bezpośrednio to jakiś taki pomysł plastyczny, który pojawia się w pewnym momencie w trakcie robienia szkicu, czy niezależnie od tego zupełnie, nie kierowany absolutnie jakimś racjonalnym myśleniem, czy jakąś koncepcją, po prostu pojawia się, jak pomysł muzyczny, tak pojawia się chyba pomysł plastyczny i wtedy maluję obraz, nie zawsze zresztą to, co namalowałem na danym obrazie, jest odbierane przez ludzi jako to, co mnie zainspirowało. Ludzie sobie wyobrażają, że mi chodziło o namalowanie, powiedzmy, drzewa, tak jak tu, ale mi chodziły pewne sprawy formalne, które właśnie przy tym drzewie, które nie wiem, czy to jest widoczne właśnie przez obiekty. Thank you.
bardzo podobne do siebie. Czemu można to przypisać? No, chyba temu, że jeden człowiek to robił, nie? No, chyba nad tym także pracuje. To znaczy problem zawsze polega z jednej strony, bo zawsze istnieją takie jakby dwa możliwe zarzuty, że człowiek się powtarza oraz, że człowiek nie jest oryginalny i one stoją w doskonałej sprzeczności w stosunku do siebie, czyli nieustannie człowiek stara się znaleźć tą jakby wąską granicę między tym, ażeby być sobą i pewnych rzeczy nie robić, bo nie będą jakby leżeć na ogólnej linii stylistycznej przyjętej przez siebie, a z drugiej strony, że w miarę możliwości nie powtarzać się w nieskończoność aż do zupełnego znudzenia. O ile to się udaje, to jest to kwestia szczęścia i pracy oraz oceny ludzi, którzy to oglądają. No właśnie, również niektórzy twierdzą, że pańskie obrazy mają katastroficzną wymowę, a inni uważają je za bajkowe. Jakie one są naprawdę? W każdym razie, proszę pani, nie można mówić generalnie odnośnie moje obrazy, ze względu na to, że ja, mimo że one są jakby podobne do siebie, to one jednak na przestrzeni ostatnich, powiedzmy, 15 lat przeszły kilka metamorfoz, tak dobrze powiedziałem, więc był taki okres, który w jakimś tam sensie mógł być zaliczony do sztuki fantastycznej. Więc to określenie bajkowe byłoby może na miejscu, chociaż niezupełnie. Natomiast katastroficzne, być może, ja wiem, co to jest katastrofizm, nie bardzo rozumiem to określenie w odniesieniu do obrazów. Mnie się wydaje, że to, co maluję, przede wszystkim powinno być ładne i zawsze w tym kierunku dążę. Ono się, raz mi się to lepiej uda, raz mniej. I tyle. Estetyka i... No estetyka, przynajmniej no, praca nad formą, przynajmniej w ostatnich obrazach, dość intensywna, może większa niż tych, które były malowane w tym okresie, kiedy robiłem rzeczy związane ze sztuką fantastyczną. Ze względu na to, że sztuka fantastyczna jakby, ale to był okres połowy lat 70., właściwie początku lat 70. do połowy lat 70., gdzieś od drugiej połowy lat 70. już zaczęły się zmieniać, tak? Że szereg osób uważa, że ma niekorzyść. Estetyka i ekspresja, tak? To są główne problemy pańskiej twórczości. W jakimś tam sensie to już jest problem zasadniczy, to znaczy to, że ja jakby najbardziej lubię rzeczy o bardzo silnej ekspresji, a z drugiej strony zdaję sobie sprawę, że obraz ekspresyjny wymaga malarstwa bardzo, bardzo agresywnego, bez wykańczania szczegółów, bez przywiązywania wagi do powierzchni obrazu, gdyż ta ekspresja jakby wyparowywała w miarę jak wykańczam obraz, jak staram się rozwiązać go formalnie i dlatego po prostu mając te dwie tendencje w sobie, z jednej strony tendencję do estetycznego wykończenia, z drugiej strony do ekspresji, nieustannie również staram się znaleźć wąską perć, która prowadzi, prawda, pomiędzy stylą ekspresji, a charybdą, prawda, elegancją. Thank you.
czego pan oczekuje od odbiorcy? No, odbiorcy oczekuje, proszę pani, właściwie niczego nie oczekuje od odbiorcy. Chciałem powiedzieć cynicznie, że pieniędzy, ale zapewne nie będzie pani odpowiadać taka odpowiedź. Ale rzadko pan wystawia swoje prace. Czy to jest niechęć do odbiorcy, czy to jest... Właśnie chciałam zapytać o powód. To jest kilka powodów. Niechęć do odbiorcy na pewno istnieje. Wie pani, w momencie, w którym zaczęto kupować moje obrazy, właściwie powinienem ludzi pokochać, a ja widzę, że budzi się we mnie jakaś agresja. Jeżeli widzę odbiorcę, im więcej widzę tych odbiorców, tym budzi się we mnie jakby większa agresja przeciwko odbiorcom. Nawet niejednokrotnie maluję na złość takie obrazy, jakich się ode mnie nie oczekuje. I nie potrafię znaleźć tutaj jakby psychologicznego powodu takiego postępowania. Czy dlatego, że odbiorcy nie odbierają właściwie pani? Nie, ja sądzę, że trudno było powiedzieć, że zastanawiałem się wielokrotnie, skąd to się bierze. Być może, że czasami stąd, że po prostu obrazy są kupowane na zwydzierania, na siłę ode mnie. Szczególnie, że bywają takie okresy, w których jest jakby nadmiar pieniędzy, których nie ma co ulokować i nagle pojawiają się odbiorcy, którzy dosłownie jakikolwiek obraz byle tylko... Wie pani, to po prostu działa w ten sposób, że wywołuje już agresję. Ale ona się przenosi na wszystkich odbiorców, może z wyjątkiem jakichś nielicznych przyjaciół, którzy po prostu bezinteresownie niejako. A ta niechęć do wystaw? Niechęć do wystaw to jest coś zupełnie innego. Po pierwsze, ja jestem jakby wychowany, bo ja zaczynałem jako malarz awangardowy z tym wszystkim, co się nazywało awangardowe w początku lat 60. i z końcem lat 50. I jeszcze na dodatek byłem wtedy człowiekiem młodym, czy względnie młodym. W związku z tym uważałem, tak jak zresztą uważali wszyscy, że każda kolejna wystawa powinna być czymś diametralnie innym, jakimś nowym językiem, nową formą. No i w pewnym momencie, kiedy się jakby ustaliłem na swoich pozycjach, czy spetryfikowałem, jakby można było złośliwie powiedzieć, czuję się niezadowolony, że następna wystawa nie jest całkowicie inna od tego, co było poprzednio, a z drugiej strony nie chciałbym się już zmieniać. To nie jest taka sztuka zrobić akurat coś innego, tylko właściwie chciałbym już być taki. Właściwie wszyscy wybitni malarze w historii malarstwa po dojściu do jakiegoś swojego języka przy nim zostawali. Pańska twórczość jest szalenie popularna za granicą. W jakich kręgach kulturowych? Proszę pani, nie wiem, czy jest tak szalenie popularna. Ja bym raczej twierdził, że taka znowu popularna nie jest. Mam czasem bardzo duże trudności z przebiciem się z jakimiś obrazami i w konkretnych krajach. Bo na przykład w Niemczech dość dobrze sprzedawałem w Niemczech Zachodnich, ale na przykład we Francji nie sądzę, żeby to był... Czy to zależy właśnie od innego na pewno. Kulturowego? No na pewno, ze względu na to, że dla Francuzów to ja będę w najlepszym wypadku popłuczyną po niemieckim romantyzmie, a to już jest samo w sobie, prawda, obelgą tamtym. Jakiś taki polski Kaspar David Friedrich, coś takiego. Drugą pańską pasją jest muzyka. Pańska płytoteka jest ogromna. Jaką muzykę lubi pan najbardziej? Muzyka, wie pani, no akurat nie, trudno powiedzieć, że to jest druga pasja. Po prostu muzyka to jest przyjemność, to jest coś takiego, co łączę z malowaniem obrazu i słuchanie muzyki, picie kawy i malowanie obrazów, to jest taki nierozłączny syndrom, który po prostu nie wiem, dlaczego już tak właśnie taką formę przyjął, ale już zmienić tego nie potrafię. Jeśli nie ma muzyki, ku zgrozie chyba sąsiadów zagłuszam nieustannie. Znaczy bezustannie jest. Przez 14 godzin dziennie, jak maluję, czasem przez 12, nieustannie głośno, ciszej leci muzyka. Trudno właściwie być nieustannie słuchawkami na uszach. Także mam słuchawki i czasami włączam, ale to po pewnym czasie jest po prostu męczące. I ja nie potrafię malować, jeżeli muzyka nie gra z tyłu. Tak samo jak nie potrafię malować, jeżeli nie robię sobie co jakiś czas neski i nie wypijam. Której zresztą nie lubię, ale muzykę lubię oczywiście i słucham, oczywiście nie całą, słucham głównie muzykę gdzieś tak od połowy XIX wieku, łącznie z muzyką najbardziej współczesną. Z pewnymi wyjątkami, powiedzmy, nie lubię muzyki akurat z okresu, powiedzmy, początku XX wieku, gdzieś tak Strawiński, o właśnie Bartok. Tego właśnie oczywiście słucham, ale już wybiórczo, już nie wszystkich kompozytorów. Poza tym nie lubię muzyki przed Schubertem. Też słucham wybiórczo, ale już im dalej, tym,
tym gorzej. Barok jakoś w ogóle do mnie nie przemawia. Czy również w salach koncertowych? Nie chodzę na sale koncertowe, ja po prostu nie potrafię nigdzie słuchać na sali. To mnie męczy. Ja słuchałem muzyki w młodości, chodziłem na koncerty do filharmonii, a teraz ta świadomość, że ja widzę tą całą maszynerię, to jak wydmuchują ślinę z ustników, jak tam się w ogóle to wszystko grzewie, to mnie to w ogóle przeszkadza w słuchaniu. Lepszy odbiór ma pan? Lepszy, nie lepszy, to trudno powiedzieć, lepszy, nie lepszy, ale w każdym razie jest to coś pozamaterialnego, jak mi się wydaje, w dużej mierze. Ja tego nie wiążę z całą maszynerią do grania. I ostatnie moje pytanie. Jakie informacje chciałby pan zawrzeć w encyklopedii pod hasłem Zdzisław Beksiński? Boże, żadne, proszę pani, nie myślę nawet tych kategoriach, do who is who wymagano właśnie napisania jakiegoś takiego tekstu, a później jak ja napisałem ten tekst, to żądano, żebym go poszerzył, ja nie wiedziałem bardzo, o co mam poszerzać. Nie cierpię takich w ogóle informacji, jeżeli muszę, no to udzielam, ale w encyklopedii wolałbym się nie znaleźć.